Witajcie rodacy. Firma Blue Microphones, a w szczególności ich mikrofony Yeti, są wykorzystywane przez tysiące youtuberów i streamerów. Sprawdźmy ich najnowszą propozycję Yeti X i zobaczmy, czy faktycznie warto go kupić. Na froncie opakowania mamy polakierowane zdjęcie mikrofonu i informacje o certyfikacie Discorda. To z tyłu producent umieścił więcej detali technicznych, o których zaraz Wam opowiem. Sprzęt jest fenomenalnie zabezpieczony na czas transportu. Bardzo gruba i mocna pianka okala Yetiego z każdej strony. W środku z dodatków znajdziemy skróconą instrukcję obsługi i ta na pewno wyjaśni Wam zasadę działania urządzenia i objaśni wszystkie tryby. Jest także długi przewód USB do połączenia z naszym PC-tem. Niestety nie jest to C, ale to drobnostka. Tak wygląda urządzenie od razu po wyjęciu i jestem pod wrażeniem jakości tego urządzenia. Świetne materiały w postaci metalu i aluminium, stylowy design, a spasowanie wszystkich elementów stoi na idealnym poziomie. Całość waży prawie 1,3 kg, więc jest to naprawdę solidna konstrukcja, która będzie służyć lata. Stalowa, okrągła podstawka stojaka niczym lustro wszystko odbija, a pod spodem producent umieścił taki zamszowy materiał, więc gdziekolwiek byście postawili mikrofon, to ten nic nie porysuje ani nie uszkodzi. Kawałek wyżej mamy designerski korpus stojaka o niecodziennych kształtach, takich nie uświadczycie nigdzie indziej. Ten jest minimalistyczny tak naprawdę, no i to z tyłu znalazło się jedynie logo producenta. Yetiego trzymają po dwóch stronach takie oto śrubki. Możemy go całkiem odkręcić, by przykręcić do ramienia, albo dostosować, jaki mikrofon ma mieć opory podczas opuszczania czy podnoszenia. Pod spodem mamy unikalny numer seryjny urządzenia. Wejście na słuchawki do odsłuchu jest po lewej, miejsce do zasilania wcześniej pokazanym kabelkiem po prawej, no i oczywiście gwint do boom arma po środku. Na froncie znalazło się logo producenta, a to klikalne pokrętło kawałek niżej to nasze centrum dowodzenia. Dostosujemy tutaj czułość mikrofonu, czy zmienimy głośność odsłuchu. Jest nawet blend, który pozwala na zmianę balansu między dźwiękiem z komputera, a dźwiękiem z mikrofonu w słuchawkach, no i oczywiście mamy kompletne wyciszenie. Z drugiej strony wiele się nie dzieje. Jest tylko jeden, ale za to ważny przycisk do wyboru jednej z czterech charakterystyk mic'a. Kardioidalną, wszechkierunkową, dwukierunkową, no i stereo. Jeżeli nie znacie różnicy między nimi, służę pomocą. Tryb kardioidalny doskonale nadaje się do podcastów, streamowania, rozmów przez Skype'a czy wokali, a to dlatego, bo rejestruje źródło dźwięku znajdujące się bezpośrednio przed mikrofonem. Zapewnia bogaty, pełny dźwięk. Tryb dwukierunkowy nagrywa zarówno z przodu, jak i z tyłu mikrofonu, blokując boki. Nie ma lepszej opcji, jeżeli prowadzicie jakieś wywiady między dwiema osobami. Wszechkierunkowy, jak sama nazwa mówi, będzie zbierał dźwięki równomiernie z każdej strony. Ostatni, stereo, wykorzystuje zarówno lewy, jak i prawy kanał i jest idealny do przechwytywania realistycznego obrazu dźwiękowego, na przykład do ASMR-ów. Natomiast najważniejsze, dlaczego ludzie kupują tego mic'a, to to, co kryje się pod kopułą. Otóż mamy cztery kapsuły, które nagrywają w 24 bitach i 48 kHz z szerokim pasmem przenoszenia z zakresu 20 do 20 000 Hz. Co to znaczy? Ano, że do streamów czy YouTube'a śpiewu to aż nadto specyfikacja, więc mamy niemal pewność, że każde szepty czy detale będą zarejestrowane. Producent dodatkowo dopełnił tą specyfikację bardzo obszernym oprogramowaniem, a nawet dwoma. Pierwszy to Sherpa od Blue Microphones, natomiast nawet go nie ściągajcie, bo ma bardzo ograniczone opcje. Od razu pokuszcie się o instalację G-Huba od Logitecha. Jest tu absolutnie każda funkcja, jaką byście tylko zapragnęli, a dodatkowo możemy ściągać presety i ustawienia od innych użytkowników, co daje nam wręcz nieograniczone możliwości. Mamy tu oczywiście zaawansowany korektor. Jest możliwość zmiany kolorów z pełnej palety barw RGB, są nawet sample dźwięków, na przykład otoczenia, czy znane każdemu efekty dźwiękowe. Te możemy nawet sobie ustawić pod skrót klawiszowy. Posłuchajcie jednak sami, o czym mówię.
Ola? Alo? Yeti X jest pierwszą konstrukcją, która ma Blue Voice Effects. Co to jest? Ano nic innego jak bardzo zaawansowany i potężny edytor naszego głosu. Samodzielnie możemy dostosować filtr górnoprzepustowy, jak i tony niskie, średnie czy wysokie. Zredukujemy szumy czy rozpiętość tonalną. Jest nawet de-easer czy de-popper. Mało tego, są już wgrane tutaj przez producenta efekty, więc możemy zmienić swój głos na robota, skazańca, demona i tak dalej. Trzymajcie oczywiście próbki tego softu. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest test mikrofonu. No i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest test mikrofonu. No i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest test mikrofonu. No i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest test mikrofonu, no i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest test mikrofonu, no i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest test mikrofonu, no i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Raz, dwa, trzy, cztery, to jest test mikrofonu, no i mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Ja słysząc to byłem pod ogromnym wrażeniem, bo każdy wgrany preset nie dość, że od siebie się różni, to jakość dźwięku nie spada. Nie ma żadnych charczeń, przebić czy po prostu dźwięku słabego mikrofonu. No właśnie, a co z jakością tą domyślną? No cóż, cała ta recenzja nagrywana była właśnie tym sprzętem bez używania G-Huba i sami słyszycie, że jest czysto, klarownie i każdy detal mojego głosu słychać poprawnie. Dodatkowo Yeti X fenomenalnie odcina szumy, w tej cenie po prostu najlepiej. Od teraz i ja Yetiego będę używał w swoich recenzjach. Bez wątpienia jest to świetny sprzęt i kupując go nie ma opcji, byście się zawiedli. Jakość wykonania i użytych materiałów topowa. Oprogramowanie kompletne. Tu dostosujecie każdy aspekt dźwięku w prostej aplikacji. Cztery tryby zbierania to kolejny plus, bo nigdy nie wiadomo, który akurat Wam się przyda. Jak wiecie, zawsze lubię się do czegoś przyczepić. Tak tu po prostu nie mam do czego. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.